A więc lecimy dalej z rysowaniem funkcji w processingu. Napisaliśmy sobie taki programik, który rysuje nam funkcję, akurat w tym przypadku sinus, no bo tak jest zadana tu funkcja. No i rysuje tę funkcję jako jeden po prostu wykres. A teraz chcemy wprowadzić tu troszeczkę życia żeby pewnego rodzaju animacja powstała, więc no, zapraszam Was oczywiście do obejrzenia poprzedniego odcinka i lecę już z marszu dalej. Mam tutaj pętlę for, która rysuje mi wszystkie te punkty no i te wszystkie punkty są widoczne zaraz od razu, w jednym przebiegu draw, czyli każde draw, które się dzieje, każde te draw rysuje po prostu całego sinusa. Teraz zmodyfikuję program tak, że każde draw będzie rysowało tylko jeden punkcik z tego sinusa. Jeden, jeden, ten krok tej pętli. Tak? No i ten krok tej pętli, ponieważ, no, mogę też spowolnić te draw, ale nawet jeżeli go nie spowolnię, to ono jest ileś tam klatek na sekundę wykonywane. No i teraz już powstanie pewna animacja, której będę mógł sterować jej szybkością, w zależności od szybkości tego draw. No i teraz tak, nie może być tu pętli w, w tym, tylko co robię? Pętl, tak naprawdę to x wyrzucam przed do, czyli int x równa się. To. No więc wywalam pętlę. No i co ma się dziać? Jeżeli x jest mniejsze od tego czegoś no to mam rysować te piksele, no i po na końcu na rysowaniu tych pikseli i linii mam zrobić i plus I, plus, I, x przepraszam, x plus plus, no a jeżeli już dotrę do końca, no to będę chciał robić od początku, ale o tym za chwilę. No i co teraz uzyskam? No, prawie uzyskam to, co chciałem, dlatego że to, o właśnie, to coś miało być na początku. Czyli tak, to byśmy wrzucili do naszego setupu. Tylko nie int, bo int x na początku. int x. Teraz tak, int px. Znowu robię int, tak? Przyzwyczajenie. Float, oczywiście float. Float px. No, mogę to tu po przecinku. px, py. Będzie mi krótszy zapis, nie muszę jedno pod drugim. OK. Teraz mi krzyczy, że podwójne jest x, ale to już mi tu jest niepotrzebne. Tu mam x. Tu mam previous. Poprzednie, tak. Też do startu. Ok, to są wartości startowe, które mają dziać się po setupie. I mam już wywoływane kolejne draw, które mi rysuje tego sinusa punkcik po punkciku, prawda? No, tylko skąd się jeszcze ta linia tutaj wzięła? Muszę się zastanowić, skąd ta linia? Co jest zepsute? Aha, nie. To jest po setupie. Aha, one są tu, jeszcze dałem float. No właśnie. Tu ma być już bez floatów, bo dzięki temu. Będzie korzystał z tych zmiennych, które są u góry. A ponieważ był float, to on tworzył nowe zmienne o tej samej nazwie, a tamte były niezdefiniowane. A w zasadzie były ustawione domyślnie na zero. Stąd przy pierwszym ruchu powstała linia pomiędzy zero a tym końcem. A ja my chcę, żeby na początku one były ustawione na koniec. No więc tu był mój błąd. O. Teraz już mamy pięknie. No i teraz możemy sobie też zobaczyć, że jeżeli w setupie hmm, zrobimy frame rate na przykład 10, czyli 10 kropek na sekundę, no to będzie to zdecydowanie wolniej. tak? Bo mam tylko 10 uruchomień DRO na sekundę. Jeżeli tutaj zrobię sobie 60, to będzie szybciej. Nie wiem, ile processing ma, spróbuję 120. Jest chyba szybciej. Chyba już to nie ma wpływu. Trzeba by sprawdzić w dokumentacji, ile tu ten frame rate jest maksymalny. Zresztą to też będzie wynikało z tego, ile zajmuje mu te DRO i ile, i ile po prostu nadąży. No bo możemy wymagać, żeby uruchamiał 1000 razy na sekundę, a skoro samo DRO. Jest wykonywane ileś tam czasu i nie da rady tego tyle a tyle razy na sekundę, na przykład ten komputer obsłużyć. Czy w ogóle żaden. Dobrze, więc na razie ten frame rate. Chyba było szybciej, jak było frame rate 120. Nawet jeżeli nie osiąga 120, no to próbuje na, na tyle, na ile daje radę. No, jest to szybciej. Mam tutaj animację rysowania. No i w ten sposób przerobiłem wersję z pętlą na wersję z draw, który jest też tak naprawdę pętlą, bo jest wywoływany w kółko, w kółko, w kółko. No i teraz muszę się zastanowić, co będzie, jak dojedzie do końca, no bo on na razie stanął. No tak, teraz mi się to rysuje w ten sposób, że dochodzi do końca i koniec. Uspokaja się, nic się nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj if, jeżeli x już przekroczyło tę długość, no to w tym momencie już nie wchodzi w ogóle do tej części rysującej. No to chciałbym to teraz troszeczkę rozbudować, czyli else, jeżeli już przekroczył te x, no to chciałbym, żeby x wróciło z powrotem do początku i żeby wyczyścił ekran, czyli background 200, bo ten 200 to jest ten szary, który tam mam domyślnie. W, w okienku background 200. No i teraz startowe wartości x, previous x, previous y, previous y powinny być takie jak tu. Więc kopiuję sobie stąd i wkleję tutaj. Nie jest to dobra praktyka programistyczna, dlatego że nie powinno się kopiować czegoś w ramach programu w taki sposób, ponieważ jeżeli gdzieś zacznę coś zmieniać. Mogę zapomnieć, że mam to w dwóch miejscach. Raczej powinienem to wyrzucić do oddzielnej funkcji. Ale już nie chcę tutaj komplikować. Jest to na tyle prosty programik, że pewne złe praktyki można troszkę przymknąć oko i sprawdzę, czy to działa. Rysuję i zaczyna od nowa. No i w ten sposób będzie mi to już rysowało. No i moi drodzy, narysowaliśmy już animowane. Narysowaliśmy już funkcję. Bardzo proszę, żebyście teraz próbowali samodzielnie poćwiczyć, samodzielnie poeksperymentować. Dlatego kończę tutaj ten odcinek, ciąg dalszy w następnym odcinku. A na tym, moment, na tym etapie próbujcie, ćwiczcie, eksperymentujcie. Do zobaczenia, cześć i pa.